Szczęść Boże, drogie dzieci. Na dzisiejsze spotkanie z Wami przyniosłem kaszę mannu. Taką kaszę możemy dodać do zupy, możemy z niej zrobić ciastka, albo możemy sobie zrobić kaszę manną na śniadanie. Dolewamy mleka, gotujemy ją przez 2 minuty, a jak trochę przestygnie, posypujemy cukrem i kakałem i słuchajcie, śniadanie palce lizać. Pan Jezus opowiadał swoim słuchaczom o kaszy mannie, ponieważ dla nich była czymś bardzo, bardzo ważnym. Do dzisiejszej pracy przygotujcie białą kartkę, farby, pędzelek, klej, kasza manna, woda. Pan Jezus powiedział do ludzi, którzy go słuchali: ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Krok pierwszy. Dzisiaj wykonamy ilustrację do Ewangelii. Farbami malujemy pustynny pejzaż w ten sposób. Pan Jezus w Ewangelii mówi nam o zdarzeniu, które było bardzo dawno temu, kiedy Jego naród wędrował po pustyni i nie było nic do jedzenia. Wtedy Bóg zesłał z nieba mannę, którą można było się pożywić. Spadającą z nieba mannę wykonujemy tak. Najpierw robimy kropki klejem, a potem całość posypujemy kaszą manną. Pan Jezus opowiedział swoim słuchaczom o bardzo ważnym wydarzeniu, które zdarzyło się wiele, wiele lat zanim On przyszedł na ziemię. Jego naród wędrował po pustyni i był głodny. I wtedy Pan Bóg sprawił, że z nieba zaczął spadać pokarm. Nie wiemy dokładnie, jaki to był pokarm, ale nazywał się manną, tak jak ta kasza, którą Wam pokazałem na początku naszego spotkania. Pan Jezus jednak nie mówił o tym, co mamy jeść na śniadanie. Mówił o tym, że On jest chlebem, prawdziwym pokarmem. I wiecie już na pewno, że Pan Jezus jest naszym pokarmem w Komunii Świętej. Pewnie większość z Was nie była jeszcze do pierwszej Komunii Świętej, ale kiedy przychodzicie na mszę świętą z rodzicami, niektórzy idziecie razem z nimi, kiedy rodzice podchodzą do Komunii Świętej. Zachęcam Was bardzo, żebyście też w tej chwili pomyślały, że chcecie Pana Jezusa przyjąć do serca. Możecie to zrobić. I tak bardzo Go poprosiły: przyjdź, Panie Jezu, i podziękujcie Mu za to, że będzie w Was obecny.